Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na prezentację najnowszej podkładki od firmy SteelSeries. Jest to hybrydowa podkładka o nazwie DEX. Podkładka przeznaczona dla profesjonalistów, ponieważ zastosowano w niej innowacyjną powierzchnię hybrydową, łączącą w sobie najlepsze zalety podkładek typu Speed oraz typu Control. Ale mamy tutaj do czynienia jak najbardziej z podkładką miękką o grubości 2 mm i wymiarach 320 mm. Szerokości na 270 wysokości. Obejrzyjmy ją sobie teraz, jak ona wygląda. Od spodu podkładka jest pomarańczowa. Jest to warstwa antypościskowa. Mamy logo SteelSeriesa. I od drugiej strony również jest to logo tutaj. I sama powierzchnia, zobaczcie. I przyjrzyjcie się bliżej. Jest to mnóstwo takich pofałdowań w kształcie sześciokątów, co ma tej powierzchni nadać specjalne właściwości. Dzięki temu, że jest mniejszy kontakt ślizgaczy myszki z powierzchnią podkładki, ma to zapewnić prędkość, a jednocześnie taka faktura ma zapewnić sensorowi myszki dokładne skanowanie. Więc podkładka jak najbardziej do myszek i laserowych, i optycznych, ponieważ jest jednolitego koloru. Taka powierzchnia też sprzyja myszkom optycznym, jak i laserowym. Teraz mały test. Myszka faktycznie porusza się bez większego oporu, czyli mamy te właściwości typu Speed, a jednocześnie czujemy tą powierzchnię, więc faktycznie ta hybryda sprawdza się tak, jak producent założył, ponieważ możemy połączyć te dwie rzeczy, które na ogół musieliśmy sobie rozgraniczyć i wybrać albo podkładkę typu Speed, albo podkładkę typu Control. Tutaj co prawda cena jest wyższa, ponieważ te podkładki DEX zaczynają się od 150 zł jak na razie, więc podkładka nie tania. Natomiast ta innowacyjna powierzchnia oraz też świetna przyczepność do biurka rekompensują w dużym stopniu cenę. No i przede wszystkim co SteelSeries, to SteelSeries produkt najwyższej jakości i podkładka, która powinna starczyć na naprawdę długi okres czasu. Co jeszcze warto wiedzieć z takich szczegółów technicznych? Podkładka w założeniu ma być bardzo wytrzymała. Profesjonalni gracze podali ją różnym testom i przeszła te testy bardzo dobrze. Jeśli chodzi o czyszczenie podkładki, jest w pełni wodoodporna. Możemy ją po prostu pod kranem bieżącą wodą z mydłem sobie umyć i nie ma z tym żadnego problemu. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Brzegi podkładki, czyli te dwie warstwy, są ze sobą zgrzewane, tak więc nie powinno być żadnych rozwarstwień tej podkładki, tej warstwy wierzchniej w stosunku do powierzchni górnej. Przy okazji podkładka jest też na tyle miękka, że zapewnia fajne podparcie dla naszego nadgarstka, jak sobie gramy. No i myślę, że jest wystarczająco duża i dla graczy low sense, i dla graczy high sense. Tak więc moim zdaniem bardzo ciekawy produkt, pomimo swojej wysokiej ceny. To podkładka naprawdę udana, jeden z najciekawszych modeli, jakie dane mi było testować ostatnim czasem. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!